Paweł Bloch, SolidExpert. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawiam symulator obróbki dostępny w module SolidWorks CAM. Po wcześniejszym przygotowaniu modelu w programie SolidWorks została opracowana technologia obróbki detalu, polegająca na rozpatrzeniu własności obróbczych elementu przy pomocy rozpoznawania automatycznego. Wstępny podgląd własności jest możliwy w drzewie własności. Przemieszczanie kursora pozwala określić, którego fragmentu obrabianego detalu dotyczy konkretna własność. Następnie została wykorzystana funkcja automatycznego generowania planu operacji oraz funkcja generowania ścieżek narzędzia. Wstępny pogląd ścieżek jest dostępny po prześledzeniu operacji w drzewie operacji. Tak przygotowaną technologię obróbczą można zasymulować przy pomocy wbudowanego symulatora. Przechodzimy do zakładki Symuluj ścieżkę. Po lewej stronie znajduje się panel ustawień symulacji z 4 zakładkami: nawigacja, opcje wyświetlania, opcje informacje. W oknie centralnym znajduje się widok półfabrykatu wraz z zamocowaniem. Po rozwinięciu zakładki nawigacja do wyboru jest tryb narzędzia i tryb turbo. Poniżej znajduje się pasek nawigacji, w którym jest możliwość włączenia symulacji, przewijania lub ustawienia symulacji od początku do następnego poziomu Z, ścieżki, następnej operacji, narzędzia lub od początku do końca. Znajduje się także pasek sterowania prędkością symulacji. Przechodząc do zakładki Opcje wyświetlania symulacji, w pierwszej kolejności można wyświetlić różnicę między półfabrykatem a częścią docelową. Następnie można ustawić przekrój przez zamocowanie i półfabrykat podczas symulacji w zależności od płaszczyzny przekroju, płaszczyzny odniesienia. Można wybrać kierunek przekroju lub zdefiniować konkretną wartość odsunięcia. W kolejnym kroku istnieje możliwość zdefiniowania wyświetlania półfabrykatu. Można ustawić wyświetlanie krawędziowe, wyświetlanie przezroczyste, wyświetlanie cieniowane bądź cieniowane z krawędziami. Analogicznie sytuacja dotyczy narzędzia. Możemy ustawić wyświetlanie krawędziowe narzędzia, wyświetlanie przezroczyste narzędzia, wyświetlanie cieniowane bądź wyświetlanie cieniowane z krawędziami. Analogicznie możemy zdefiniować wyświetlanie oprawki i naszego zamocowania, a także mamy możliwość zdefiniowania, jak ma być wyświetlana nasza część docelowa. Możemy wyłączyć wyświetlanie, tak aby była możliwość obróbki tylko i wyłącznie na półfabrykacie. Aktualizacja wyświetlania może być ustawiona przy przesunięciu, końcu ścieżki, końcu operacji, przy zmianie narzędzia bądź na końcu symulacji. Przechodząc do zakładki Opcje, mamy możliwość ustawienia kolizji. W pierwszej kolejności narzędzia możemy ustawić kolizję przy skrywaniu albo zatrzymanie przy kolizji. Kolizja trzonka, a także kolizja oprawki. Mamy możliwość tak obrobionej części zapisać do pliku STL, do pliku JPG. Klikając na podzakładkę Opcje, następuje otwarcie okna, w którym mamy możliwość ustawienia parametrów odnośnie jakości symulacji. Istnieje możliwość definiowania, czy symulacja ma być wykonana szybko lub wynik symulacji ma być dokładny. Istnieje także możliwość ustawienia porównania odchylki części docelowej. Ustawienie checkboxa Ograniczenie bezpieczeństwa pamięci pozwala na zoptymalizowanie symulacji w stosunku do stacji roboczej, na której działamy. Możemy także ustawić opcję renderingu zaawansowanego, gdzie mamy możliwość dodatkowego zdefiniowania wyświetlania na części występujących w złożeniu. Możemy także sterować ruchem, ustawić obracanie narzędzia bądź obracanie półfabrykatu. Przechodząc do okienka Informacje, możemy podejrzeć, jak podczas obróbki zachowuje się nasze narzędzie. Następuje wyświetlanie konkretnej pozycji narzędzia, a także wskaźnik posuwu. Wykonamy teraz symulację w trybie narzędzia. Uruchamiamy symulację. Widzimy, jak porusza się nasze narzędzie po frezowanym półfabrykacie. Mamy możliwość podglądu pozycji narzędzia, a także aktualnego posuwu. Po wykonaniu fragmentu obróbki zatrzymujemy i wykonujemy opcję porównania półfabrykatu z elementem docelowym. Puścimy jeszcze kawałeczek dalej, wykonamy operację, tak żeby można było zobrazować dobrze jakość wyświetlania półfabrykatu po obróbce. Właśnie widzimy kolor zielony, jest to materiał zgodny z częścią docelową, niebieski jest to jeszcze dodatek, który należałoby sfrezować. Przejdziemy teraz do trybu turbo, tak żeby zobaczyć, jak wygląda w szybkim tempie wykonanie symulacji, obróbki części, porównanie. Jak widzimy, materiał został sfrezowany, przygotówka zgadza się z elementem docelowym. Chciałbym Państwu teraz jeszcze pokazać, jak wykrywane są kolizje. Uruchomimy sobie specjalnie wygenerowaną operację, w której zostało zastosowane bardzo krótkie narzędzie, tak aby można było zasymulować kolizję oprawki o przygotówkę. Widzimy tutaj właśnie komunikat SolidWorks CAM odnośnie kolizji uchwytu narzędzia z półfabrykatem, a więc możemy tutaj sobie także w tym symulatorze wykrywać kolizję narzędzia. Opcja była ustawiona na zatrzymanie obróbki po wykryciu kolizji. Dziękuję za uwagę.